elektorat PiS-u myśli sobie o takiej współpracy. No ja tego po prostu nie pojmuję. Ale jakiej? No pana Waszkowiaka, wiceprezydent, z panem Nowickim, prezydentem z SLD. No to przecież jak można w ten sposób postępować w życiu? No to jest, tu się pluje, mówi na ten program, że to jest komunistyczny, socjalistyczny, a tu nagle jest wszystko okej, okay, tak? Bo ja nie wiem, ile wypłata kosztuje wiceprezydenta. No to co? No to można się sprzedać za parę złotych? No to ja tego nie powiem. Ja wolę kamienie na połowę zbierać, niż coś takiego iść. Powiedziałem wyraźnie, że jeżeli ktokolwiek przyjdzie tutaj z... Jezu, Palikot, to kto to jest? Twój rok. To ja się wypisuję. No ja nie mogę z zabójcami, którzy podnosili za zabijaniem dzieci niepoczętych. To nie ma współpracy, nie ma w ogóle pola jakiejkolwiek dyskusji. No. To jest zaprzepaszczenie swoich poglądów. A tu nagle człowiek gada cały czas. No to jest taki sam socjalista, jak i tamten. No. Przynajmniej nie gania jeden drugiego. No, nie? Mało tego. Nagle wybory, on mówi, że współpracę kończy. Ci ludzie nie mają żadnego honoru, no, jakichś podstaw, no, żadnego honoru. Jak tak można postępować? Jeszcze powiedział na debacie wyborczej, że on nic nie ma sobie do zarzucenia. Ja bym się wstydu spalił. No. Ostatnie miejsce w województwie i współpraca z człowiekiem, który o poglądach lewicowych, socjalistycznych, a PiS mówi, że jest prawicowy, tak? No PiS potrafi się przeżegnać, tak? Jaka to właściwie prawica jest? A elektorat, no, nie ma nic przeciwko temu. Tak, można sobie przejść. No, to chyba jednak Korwin ma rację, że to, bo jak nie kto gdzie przechodzi, to jest jeden diabeł. Czyli dla mnie to jest brak podstaw jakiegokolwiek honoru. Jak tak można? Co teraz? Jaki jest na to sposób? No jak na to sposób? Podziękować tym panom. Wyborcy powinni podziękować. No, bo przecież to jest ekipa, która coś mówi, i tymi swoimi sposobami doprowadziła do tego, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Wielkopolsce. Miasto się wyludnia. Koncepcje mają takie, co jest kontynuacja tego, co już oni rządzili. Jak można na takich ludzi głosować? Chłopa ze wsi lepiej wziąć i posadzić go na urząd prezydenta, lepiej sobie poradzi od tych pseudoamatorów, pseudofachowców. Są amatorzy. No, pseudofachowcy, a w czystej wody amatorzy. Mówię, chłop ze wsi, zabitej po trzech klasach szkoły podstawowej, lepiej sobie poradzi, bo on ciężko pracuje i potrafi o pewne rzeczy zadbać. Przyjąłby pan na stanowisko takiego byłego? Nie. To jest bezsens. Jak można powierzać, że oni kiosku ruchu nie potrafiliby poprowadzić, a co dopiero miasta. A mówią, że jakieś te o jakiejś tu fachowości, to jakaś abstrakcja kompletna. No. Nie mówiąc już trener, o całkowitej redukcji. Trener piłkarzy, siatkarzy, koszykarzy, obojętnie jakiej ekipy, obojętnie w jakiej lidze, nawet w dziesiątej, jak zajmuje ostatnie miejsce, to po prostu klub takiego trenera zwalnia i przyjmuje nowego. A tak de facto większość takich trenerów są ludzie honorowi i po prostu sami rezygnują. A oni mówią jeszcze, że nie mają nic sobie do zarzucenia. Są na ostatnim miejscu, nie mają sobie kompletnie nic do zarzucenia. Kwestia honoru i polityka, tak? To o czym tu rozmawiać? A ja to po prostu będę zszokowany, jak ludzie na nich zagłosują. Ja wiem, że są powiązania, układy, biznes z tym, z tamtym, dostaje się ciepłe posadki, dostaje się ekstra zamówienia, to czy tamto, no ale przecież ileś ludzi jest chyba normalnych w tym mieście. Przecież trochę pomyśleć, no tylko trochę pomyśleć, no jak można na kogoś takiego zagłosować w ogóle? Może chodzi o stanowiska pracy w Urzędzie Pracy, może radni mają córki? To jest powszechnie wiadomo, że jest przerost administracji z roku na rok jest coraz większy. No z jakiego tytułu? No proste, no. Jest mianowany kierownik, który ma rodzinę, kumpli i tak wtyka. No nie. A nikt temu nie protestuje, bo to jest kolejny elektorat. No nie, za nic dostawają pieniądze, za nic. A człowiek normalny kończy pracę o 15, urząd też już prawie kończy pracę. Nawet godzin nie umiał ustalić w urzędzie. No. A co dopiero o jakichś poważnych rzeczach tu mówić, no nie? Czekamy na inwestorów z kosmosu. Tak, na inwestorów. A po drugie, ilość tu ludzi było, co chciała zainwestować. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że ci ludzie poszli w fabryki czy jakiś biznes otworzyli już gdziekolwiek indziej. Oni już tu nie przyjdą, bo po co przychodzić? To już jest strata nie do odrobienia. Nigdy już tego nie odrobimy.
poszli i możemy o nich zapomnieć. Wybudowali we Wrześni, czy wybudowali w Środzie Wielkopolskiej, czy w Warszawie, czy gdziekolwiek, nie, bo w Koni nie dało się. Nie było z nim nawet pogadać. Czy widzi pan jakąś szansę kandydata? No, tak, no wziąć chłopa ze wsi najlepiej i tyle. No, my mamy kandydata swojego i wiadomo, on przynajmniej zna języki i wie, o co chodzi w biznesie, w tym, tamtym. Tutaj nie potrzeba być, jak będę potrzebował, żeby się poradzić, to sobie mogę wziąć eksperta czy coś. Dosyć jest w naszym środowisku ludzi, co naprawdę wiedzą, o co chodzi. Tu potrzebny jest mądry, dobry zarządca. Myślę, że pan Przemysław Dudek się wyjątkowo do tego nadaje. Ja nie wiem, czy ci jełopy by potrafili w ogóle w Anglii popracować. Oni wolą tu żerować i tyle. No. No to nie tak hopsiub jest wyjechać, znać perfekt język, skończyć wyższe wykształcenie w Anglii. Przepraszam bardzo, to nie jest takie wszystko proste, pracować w Grecji, w Danii. Oj, proszę pana, i doskonale dać sobie radę. Ja, jeden z nich kończy uniwersytet w Moskwie. No, tu trzeba dać szansę takiemu człowiekowi, a nie ludziom, co doprowadzili, że jesteśmy na ostatnim miejscu. To w ogóle nie ma co porównywać. No, tamci kandydaci to powinni być od razu skreśleni. No chwileczkę, panowie, no wy już żeście pokazali. I to 40-30 lat. Ostatnie miejsce, no to tu każdego jełopa postawimy na tym stanowisku. Niżej już nie możemy spać, niżej się nie da. To o jakich tu my kompetencjach i kwalifikacjach? Niżej się nie da już spać. A przede wszystkim to powinniśmy się zastanowić. To jest, ja podkreślam, człowiek musi być honorowy. A to są dla mnie ludzie bez honoru. Doprowadzili miasto do ostatniego, na ostatnim miejscu i mówią, że oni nie mają sobie nic do zarzucenia. No to przepraszam bardzo. No. To by było na tyle. Dziękuję bardzo.